Hello wszystkim, z tej strony PG, a to jest już ostatnia sesja z Silent Hilla trójki, sesja numer 5, zgaduję. Albo 6. Tak myślę, nie jestem pewien. Dobra, więc tak. Dzisiaj przejdziemy przez cały kościół. To jest ostatnia lokacja tej gry. Rozpierdzielimy ostatniego bossa, nie używając żadnych apteczek, mam nadzieję. W sumie to... Mało tego mam. Tylko dwie ampułki HP na szarym. To chyba znaczy, że jest jeszcze ok. Praktycznie żadnych... Chwila, co? A no tak, po walce z Alessą wszystko nam się wyczerpało. Kurde. Będę musiał uważać na to, co robię. Tak! Idźmy. No więc... Mam nadzieję, że Heather nie polegnie tutaj przez moją niekompetencję. Jeżeli tak się stanie, to nigdy sobie tego nie wybaczę. To jest kurde Heather Mason! Podgłośni sobie na kompie. Przecież zapomniałem, że tutaj na telewizorze kurde dźwięk nie działa, jak wszystko podpięte pod Dazzla. Mapa? Mapa! Narysowana przez jakiegoś płoda. No, konfesja. O, wiem, co tu będzie. Ktoś tutaj płacze. Tak, by the way, mam nadzieję, że będzie teraz jakość lepsza ze względu na to, że ustawiłem OBS-a, żeby nagrywał w 60 klatkach na sekundę. Cóż, Silent Hill 3 raczej w 60 klatkach na sekundę nie działa, raczej w 30, ale... takich gier jak Tekken na przykład to się przyda. Mogłem wcześniej pomyśleć i to zrobić. Deliver me not to hell, but to purgatory. Allow me to atone for my sins there. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Forgive me for my wicked act of revenge. And deliver the soul of my poor murdered daughter. Zamordowana córka. Dziewczyna. God, I am a child, trembling with fear as I stare at death. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me. Ta. Wybaczymy jej, mimo tego, że nie jestem pewien, kto to jest. I forgive you. Thank you, Lord. Na początku myślałem, że ta osoba siedząca w konfesjonale to jest Klaudia, no nie? Ponieważ... No i tak jakby jej głos jest podobny, ale z drugiej strony, jak ona zaczyna gadać o tej zamordowanej dziewczynce, czy tam swojej córce, to już mam takie swoje, tak jakby wątpliwości co do tego. To na pewno nie jest Klaudia. Być może słyszałem kiedyś, że to jest jej matka, czy coś takiego, ale to by oznaczało, że Klaudia nie żyje, ona dobrze się ma. Mam uczucie, że ktoś jest po drugiej stronie drzwi. Ale drzwi są zamknięte i nie mogę ich otworzyć, nieważne jak ciężko będę próbować. A coś mi się zdaje, że tutaj jest do wzięcia. Nie ma już nic więcej do powiedzenia. Dobra.
Albo być może Klaudia miała siostrę. To jest ciekawe. Kurde, muszę łazić po tej miejscówce, mając tylko i wyłącznie 6 nabojów do pistoletu. Będzie ciężko! Ta Alessa to prawdziwa dziwka! Zeżarła moje zapasy tak bardzo, o fuck. I przy okazji też uzdrowienia. Nie ma nic? Kurde, nie ma. O fuck, lubię tą miejscówkę, jest taka mroczna i straszna. Najpierw pójdę... O tutaj, o. Tam były drzwi, które nie zwiedziłem. A, zamknięte. Dobra, to wszystko wyjaśnia. Mam nadzieję, że wkrótce znajdziemy jakieś uzdrowienia. Bo jeżeli nie, to będzie oznaczało, że będę musiał się napierdzielać z ostatnim bossem. Mam pomysł. Nie, nie, nie. Chcę zobaczyć, co tutaj jest w tej torbie. Może będzie coś ciekawego. Cóż, jeżeli dzisiaj nie uda znaleźć niczego ciekawego, to będę musiał się napierdzielać z ostatnim bossem broniami. Kurde, moją kataną, moją buławą. O fuck, Snorlax! Wypierdalaj! Nie! Kurwa! Wstawaj! Następny! Szkoda, że kurwa strzelby nie mam. O! O nie. Pad mi wibruje. Dobra, możemy jeszcze przytrzymać ze dwa ciosy. A! Ja pierdzielę, w porównaniu z poprzednimi częściami Silent Hill, które odletsplayowałem, to tutaj idzie mi kompletnie do dupy. Da, idźmy za krwawymi, płaczącymi śladkami. Nic złego się nie stanie. No, teraz tędy jeszcze nie. Najpierw chcę patrzeć, czy mogę znaleźć jakieś uzdrowienia czy coś. Bo mi by się bardzo mocno przydały. Tu jest save. Dajcie mi kurde! Apteczkę czy coś! Naboje! A nie głupie obrazy. Święta Jennifer. Święta Alessa. Ten obraz to ja. Trzymam dziecko. I ja jestem dzieckiem, które się trzyma. To ja, która chciała śmierci i zniknienia z Bogiem 17 lat temu. I ja, która jest tutaj i pragnie żyć. Chwila, na coś tak? A, na save, okej. Zapiszemy. Co może pójść nie tak? Wszystko, lepiej tutaj to zrobię. Ja pierdolę. Ten pad mnie wkurza. To jego wibrowanie, ale cóż zrobić? Cóż można zrobić w tym miejscu? Można iść dalej! Co innego można zrobić, kurde? O! Chwila. To jest warte pokazania. No kurde, kamera! To jest bardzo fajna rzecz. Dać bardzo dobrze się bawi, łażąc w tą i z powrotem. O, o, i wraca. Niech spada. Chwila. Kurde, co się dzieje z tym... z tą płytą? Naprawdę, boję się. Że się spierdzieliła czy coś. Albo nie, włączę latarkę. O kurwa!
Okej. Powinienem. Nie, jeszcze nie. Teraz powinienem. Kurwa, ostatnia ampułka. Kurwa! Idź do jasnej cholery! No. Ja pierdolę, przejebane. I oczywiście gra mi nie da żadnych zapasów, no bo czemu, kurde, miałoby to robić? Czemu miałbym przeżyć do jasnej cholery? Zamiast tego dajcie mi zasrane książki. Dobra, czas zasrane książki poczytać. Starzy bogowie Silent Hill. Badanie o ich etymologii i ewolucji. Co za ble. Gówno. Nie ma żadnej religii, która nie zostałaby niezmieniona od momentu, kiedy została założona. Ta jedna nie jest wyjątkiem. Kiedy ta religia wpadła w ręce imigrantów, była bardzo mocno, miała bardzo dużo swoich oryginalnych chrześcijańskich spraw, no, że tam skopiowała tam parę. Na przykład tradycjonalna reprezentacja tych bogów jaskiniowcowych czy coś. Możemy dać im imiona i opisy jako chrześcijańskie anioły. No i w takim razie charakterystyki powiązane z chrześcijaństwem zaczynają się pokazywać. Także jest jeden rzadki ten przykład tego najwyższego Boga, kreatora nieba, czy pana wężów i Rid, nie wiem co to jest, który został nazwany imieniem demona. Oczywiście to nie było zrobione przez tych, co wierzyli, tylko przez tych, co nie wierzyli, co się sprzeciwiali tej religii. Zgaduję, że to chodzi o tego Samaela, z którym się laliśmy na końcu Silent Hilla jedynki, jeżeli mieliśmy dobre zakończenie. Tarot. Karty Tarota, o. To nam się przyda. Tarot został zbazowany na 22 hebrajskich spółgłoskach, tak? Co jest dość głupie i dziwne, chyba, ale nie wiem. Jest powiedziane, że reprezentuje cały świat. Każda karta od 0 do 21 ma swoje własne znaczenie. Czytając te karty, przepowiadacze przyszłości mogą przepowiadać przyszłość. Na przykład pierwsza karta mag oznacza kreację, wiedzę, początki albo destrukcję i ten jakieś tam kłopoty inne. Druga karta, wielka kapłanka, oznacza intuicję, harmonię, wiarę albo i dogmatyzm i arogancję. Według niektórych tekstów talia Gardnera ma więcej niż 22 karty. Talia Gardnera dzisiaj nie istnieje i jest wspomniana tylko i wyłącznie w literaturze. Jest powiedziane, że te dodatkowe karty były zbazowane na straconych hebrajskich vowels, to samogłoski chyba. I zdenotowane jako ponadświatowe, na przykład Bóg. Dobra. To nam się przyda. O. O wilku mowa. Ktoś chce dostać w pierdol. Vincent? Tak, już widzę ten jego kołnierzyk pedalski. Hiya, Heather. Nie hajaj mi tu. You show up everywhere, don't you?
make me sound like some kind of unwanted pest. Meh, dopóki nam pomagasz, to... Chociaż z drugiej strony... Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that mad woman. Well, you're pretty loony yourself. No właśnie, sam jesteś szurnięty. Jak wszyscy! We believe in the same God. But I'm quite sane. Udowodnij to! So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? Are you sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. No to udowodnij to! I don't want God to be born. Wouldn't be... convenient. Dlaczego by to było niewygodne? Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. My dirty work? I think we both had our own interests in mind. No raczej. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. Mogę ci dać zawsze moje buławy i jedną ampułkę, żebyś mógł ty też sam porobić coś. I always hated getting all hot, sweaty. Ja pierdzielę, palec mnie boli. Really? Oh really? Everyone does it. Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. No na pewno. You come here and enjoy spilling their blood. To jest zarąbista scenka. Listening to them cry out. You feel excited when you step on them and snuff out their lives. Are you talking about the monsters? Monsters? They look like monsters to you? Oh no. Don't worry. It's just a joke. Jesteś pojebany, Vincent. Nie mówisz, że ty jesteś normalny. Weź ty kurde spierdalaj. Did you get the seal of Metatron? What's that? You don't have it? Leonard was carrying it. You mean this thing? Yes, that's it. Heather, pieprz, rzuć jego między oczy tym dyskiem i pieprznij go. Kurde, przydałaby mi się apteczka, a nie pieprzona książka, do jasnej cholery. Albo naboje, co ja mam pieprznąć nim, potwory tym, tą książką? To nie zadziała. Nawet nie ma twardej okładki pewnie. Co ja z tym mam teraz zrobić? Przeczytać kurde, od A do Z. O the world laws. Nie, nie, chwila. Prawa pozaświatowe czy coś, tak? Egzamin. Magiczny kwadrat z wielką ze sporą ochronną i ze sporym ochronnym i no dispelowatą tą zaraz Virtun Seal of Metatron. To jest bardzo potężne. Przyniesie rezultaty, nieważne czy cel jest dobry czy zły, jego siła mimo tego będzie... jego siła mimo tego ma bardzo będzie miał bardzo wielki wpływ na tego, co używa tej pieczęci. W sensie, że no, negatywny wpływ. Jako, że to nie jest... Że to jest bardzo trudne do kontrolowania, nie jest zbyt często używane.
To jest dlatego nazywa. To właśnie dlatego jest nazywane Metatronem. Po aniele Metatronie, czy Metatron. A, okej, dobra. Także znany jako agent Boga. To wszystko? Okej. A teraz, kurde, dajcie mi naboje albo apteczki, bo jak nie, to zginę śmiercią męczennika. Fuck me. Kurwa. Nie! Dobra. Czy mi się zdaje, czy to winda jest? Będę mógł pójść na dół. Te skurwysyny tu były, Snorlaxe. Chwila. Nie, tu nie byli. Okej, okay. Mapa. Wszystko zwiedziłem. Tutaj na dole nie zwiedziłem. Mam wrażenie, że to, co jest na dole, będzie ważne. Ale te skurwysyny tam blokują drogę. Mam jeszcze jedną ampułkę, nie? Dobra. Okej. Okay. Trzymajcie kciuki! Ja też trzymam! Heather! Nie zginiesz! Wypierdalaj z drogi! Kur! O, całe szczęście. Jeżeli by te drzwi były zamknięte, to bym się wkurzył. O. Apteczka, proszę. Chwila. Handgun bullets. Dziękuję, to mi się przyda. Dobra. Kaseta. O, pamiętacie, jak kiedyś się kaset używało w radiach? O, to były stare, dobre czasy. Z parę kartek w tym dokumencie. Mam wrażenie, że to zostało napisane ręcznie i skopiowane z jakiejś książki. Reprezentanci bóstwa znane jako promień słońca, Halo. Może nie promień, ale coś takiego. Symbolizuje religijną grupę. Dwa okręgi symbolizują dobroć i wskrzeszenie, a trzy wewnętrzne, dwa zewnętrzne symbolizują teraźniejszość, przyszłość i przeszłość. Zwykle narysowane na czerwono, okazjonalnie narysowane na czarno albo w innych kolorach, ale niebieski kolor odwraca znaczenie tego symbolu jako przekleństwo Boże i jest zakazane. Mam nadzieję, że moje tłumaczenie jest okej. Czemu ta lampa taka dziwna jest? No tak, lampa, wiem o tym. Czy ty patrzysz się na dokument i patrzysz się na drzwi, tak? Ach, jestem zadowolony z tych nabojów. 20 i 6 w tym. Razem 26. Nie mam tu nic więcej do zrobienia. Chwila, mapa. Nie ma nic więcej do zrobienia. Okej. Kurwa, SMS-y do mnie ślą. Nie teraz! Jestem zajęty bardzo mocno. Okej. Musimy jechać windą. Kurde! Głupie dwa kartofle mnie ganiają! Pójdę zapisać jeszcze. Ponieważ przezorny zawsze ubezpieczony, do tego mam 20 nabojów, nie 20, 16 już. W tym, w inwentarzu i 10 w broni, więc powinno być ok. Let's go, motherfucker! Zarąbiemy komuś składaka! Stop. Okej, więc tak.
Mapa. Idziemy prosto, prosto. Pierwsza w prawo i do windy. Dawaj, header. Włączaj nitro! Włączaj nitro! Jestem ciekaw, czy na dole też będą jacyś przeciwnicy. Pewnie, że kurde będą. No co? Co by było, jakby nie było? Muszą być. O cholera. Mam nadzieję, że znajdę w trybie natychmiastowym otwarte drzwi. O, dziękuję. Coś słyszałem, że tam biegło w moją stronę. Chwila. Mapa. Kurde, tyle tutaj jest drzwi do badania, no trudno. Idziemy dalej. Naprawdę fajne, groteskowe te. Fajne. Lubię naprawdę w tej grze te straszności. Są bardzo fajne, bardzo czerwone. Jak krew. Ohydne. Oh my god. Oh my god! Dziękuję! Drzwi są otwarte, w środku jest ktoś, jest coś. Nie, ktoś. W torbie. Może nie, to na pewno jest martwy. Nie ma tu nic ważnego. I nie przyjrzałem się zbyt blisko mimo tego. Nie chcę, nie, i sądzę, że nie chcę tego robić. Dobra, i to wszystko? Apteczkę? Please. Nie ma apteczki, ale okej, cieszę się z tych nabojów do strzelby. Przynajmniej ją przeładuję. Ile tego mam? 12 plus 6. Dobra. Powoli nasza sytuacja zaczyna się robić coraz to lepsza. Tędy. Co my tu? Karty Tarota? Nie, baterie. Pamiętnik. Kolejne czytanie. To pismo. Czy to jest pamiętnik ojca? Czemu miałby tutaj być? Czasami mam takie wrażenie, że mimo tego, że ta dziewczynka jest reinkarnacją Alesy, nie martwię się tym aż tak bardzo teraz. To wszystko zostało wybaczone. Byłaś niekochana, Cheryl, czy to była Alesa. Teraz Cheryl znów jest Alesą. Nieważne, czy ja to jest reinkarnacja, ta dziewczynka jest moją najukochańszym skarbem. Ale to imię było pomyłką. Na razie myślę o niej tylko jako zamianę za moją straconą Cheryl. Kiedy będzie znała prawdę, czy będzie czuć się źle, to mnie bardzo martwi. Dziękuję. Więc ja byłem Alesą przez ten cały czas. Ale mam jeden ślad, który został u mnie w pamięci. Nie zapomniałam mojej słodkiej i łagodnej mamy. Okej. Okay. W sumie to jestem ciekaw, kim jest matka Heather. To jest pokój tego! Harry'ego Masona! Tam, gdzie został zabity. O. Tylko, że zakrwawiony jest strasznie. Kurde. Pojebane miejsce. O nie. Spierdalaj! Wszystko zwiedziłem, okej. Dobra!
Let's go! Idziemy patrzeć, jakie drzwi są otwarte, jakie nie. Kurwa! Kurde! O, dziękuję. Czy ten radio szumi tylko dlatego, że jakiś przeciwnik jest na górze? Fuck me! Pójdę jeszcze te ostatnie drzwi obczaję. Może tam apteczki będą. Nie! Dobra, chwila. No to co, trzeba wiać. Zamknięte. O kurwa, won! Jaka szkoda, że nie mam nabojów.